dobry. Zobaczcie tych nowych samych swoich. Kagol! Podejdźcie do płota! Stój! Ty! Kargul, ty mnie w denerwację nie wpędzaj! Bo co? Konusie! Konusie? Konusie! Złodziejskie chwasty wy! Naszego wam się zachciało? Od takiego! Daję! Ty do wielkich rzeczy narodzony! Tobie trzeba żonę znaleźć. A to ja już znalazł. Ty nic nie mówił, że ja się tobie podobam. Jak nie mówił, jak mówił? Nechajka z samym jód, ale mania bogata. Toż ona sucha jak wierzba. Ale u jej ojca dwa konie jak te smoki. Jak chcesz, to bierz. Amen! Amen. Nie ten wygrywa, co chce cudzy los poprawić, ale ten, co swój umie wybrać. Ty nas wszystkich wytracisz. Toż ty nie wybierasz czasu, kiedy żyjesz, ale możesz wybrać, jak żyjesz. No, w kinach od 16 lutego, czyli jeżeli ktoś dziś na walentynki jeszcze myśli, jaki by to prezent zrobić, no to może bilet do kina, właśnie na samych swoich początek. Adam Bobik, czyli Kazimierz Pawlak, ten filmowy. I Kamil Dziuba, czyli Władysław Kargul. Dzień dobry, panowie. Karol. Dzień dobry. Co Karol? Karol Dziuba. Boże, przepraszam cię na emocje. Tak nic się nie stało. Tak się uradowałem, że mam samych swoich w samochodzie, że pomyliłem. Karol Dziuba, oczywiście. Bardzo przepraszam, proszę wybacz. Panowie, no... Trudnego zadania się podjęliście, tak wam powiem, bo mierzyć się z legendą, strach był gdzieś na początku? Ja zacznę? Tak. To znaczy, strach nie był dużo większy od strachu, który jest przed każdym innym filmem, czy serialem. Powiedzieliśmy sobie, że nie mierzymy się z żadną legendą, że nikogo nie staramy się tam przebić, być lepsi i tak dalej. Ale wiadomo, że z tyłu głowy były te myśli, że będziemy porównywani i tak dalej, że są jakieś oczekiwania. No u mnie było tak naprawdę w podobny sposób. Też my tak o tym rozmawialiśmy z reżyserem, z Arturem, że my robimy swój film i żeby o tym... na tym się nie skupiać i też miałem takie podejście, w sensie nie skupiałem na tym, że tutaj się mierzymy to właśnie brzmi z tą legendą Kargula i Pawlaka, tylko po prostu z rolami i jakby do tego podchodziłem jak do każdego wyzwania zawodowego, starałem się oczywiście to zrobić najlepiej potrafię i no i na tym się skupiałem. No tylko wiecie jak to jest, jeżeli takie sięga się po takie właśnie dzieło, to te porównania będą musiały być, no zobaczymy co będzie jak ten film trafi do kin, jakie będą głosy wtedy. A z czym mieliście największy problem, no bo w jakikolwiek sposób musieliście się upodobnić do tych bohaterów, których wykreował Wacław Kowalski i Władysław Hańcza. No tam było parę charakterystycznych elementów tej ich gry aktorskiej, tych postaci, które oni stworzyli. Adamie, no ten akcent taki charakterystyczny Pawlaka, no i ten jego śmiech, jeszcze chyba bardziej charakterystyczny, to było coś, z czym musiałeś się zmierzyć. Ćwiczyłeś, trenowałeś długo? Ćwiczyłem, trenowałem. Na szczęście jest cała trylogia na YouTubie, więc każdego dnia katowałem. Za darmo. Za darmo. Tak. Z reklamami, ale za darmo. I codziennie naprawdę katowałem wyrywkowo z każdej części sceny, oglądałem całością, potem już skupiłem się na tym, że nie patrzyłem w obrazek, tylko słuchałem tego, czyli budziłem się i włączałem pierwszą, drugą, trzecią część, jeździłem samochodem, jakieś tam czynności codzienne wykonywałem. I mówiłem Pawlakiem. I mówiłem Pawlakiem. Łapałem ten akcent Pawlaka z trylogii, potem starałem się to przenieść na konkretne sceny w scenariuszu, a kiedy gdzieś ten akcent
no już zbliżyłem się do tego Pawlaka, to został właśnie ten śmiech i pojechałem do ojca, do siebie, do Hajnówki i mówię, słuchaj tato, z tym akcentem to jeszcze sobie poradzę. Ale ten śmiech. Ale ten śmiech. Ja mówię, bardzo miał charakterystyczny i kilka rodzajów tego śmiechu. A ojciec mówi, no dobra, to weź się zaśmiej. Ja się zaśmiałem, a ojciec powiedział, no rzeczywiście nie potrafisz. No, ale... Nie ma sobie dobre słowa starzy. No ale gdzieś no jakiś tam swój znalazłem, no. Znalazłem. Mhm. A jak to było z Kargulem? Co było takim najbardziej charakterystycznym elementem, który wiedziałeś, że musisz, Karolu, wpleść do tej roli? No, ja miałem prostsze zadanie niż Adaś, no bo jednak jak się spojrzy na Pawlaka i Kargula, no to ten Pawlak jest taki bardzo charakterystyczny, prawda? Więc ja tutaj miałem innego rodzaju zadanie. Ja to bardziej się też skupiałem na energii tego człowieka i na gdzieś taki też kontrast, który jest w energii tych ludzi, Pawlak i Kargul. Chociaż też jakby dawał na to cezurę, no bo my też kreowaliśmy młodych ludzi, którymi tragają inne trochę emocje i w innym natężeniu niż ludźmi, dajmy na to, dojrzałymi. No ale oczywiście no, dla mnie też największym wyzwaniem był ten akcent i tego się gdzieś tam obawiałem, ale też no Kargul aż tak nie zaciągał w trylogii, więc nie wiem. Niemniej jednak powiem też, ja miałem z kolei taką anegdotę, że jechałem chyba na spektakl po jakimś takim secie dni zdjęciowych. I chyba graliśmy dziady. Ja tam nie mam dużo w dziadach, ale tam mam kilka kwestii. No i nagle w dziadach został mi ten zaśpiew. I to było takie, pamiętam, zabawne, że się sam sobie zaśmiałem, że tutaj wierszem tak właśnie poleciałem. Czy ja dobrze doczytałem, że ty, Adamie, pracę przy tym filmie też zdrowiem swoim przypłaciłeś? Może nie zdrowiem, chociaż dwa dni zdjęciowe grałem z gorączką, no ale takie rzeczy są normą i zdarzają się. Ale tak, była taka sytuacja, że mieliśmy kilka dni takich pod rząd wysiłkowych, chociażby jakiś tam szarpanin z Kargulem, ale ja też dodatkowo miałem sporo scen takich bieganych, plenerowych. I chyba to był już trzeci, czwarty dzień takich wysiłkowych scen. Ja zapomniałem, że mam 35 lat. Do połowy dnia było bieganie. Powiedzmy, potem... że to jeszcze naprawdę bardzo przyzwoity i młody wiek. Tak sobie mówię. Jak wstaję rano i nie mogę wstać. Mnie bolą plecy. Mówię, to zapalenie płuc. Chociaż wiek przyzwoity. To zapalenie płuc, to nie wiem. I tego trzeciego, czwartego dnia do połowy, do przerwy obiadowej miałem bieganie. Potem zjadłem i poszedłem spać. Obudziłem się taki zastygnięty. I mieliśmy kolejną scenę, czyli bieganie. I była próba kamerowa. Ja oczywiście dalej olewam to rozgrzewki. I ruszyłem i poczułem, jak pierwszy raz coś takiego w życiu miałem, jak te mięśnie z przodu ud. Nie wiem, co to są, dwugłowy czy... Cztery głowy. I o, jestem po AWF-ie, znaczy po wychowaniu fizycznym, po anatomii, no ale... No i poczułem, jak mnie po długości ud tak coś, jakby mi to rozerwało te mięśnie. Potem kolejna próba, kolejne przy jakimś tam trzecim, czwartym dublu. Dalej rozerwane. Dalej rozerwane. Jeszcze mogłeś stać? Mówię, słuchajcie, nie mogę chodzić, nie? Taki ten już ból się, jeszcze przyszedł medyk, coś tam spryskanie, jakieś obandażowanie, a ja mówię, że no nie, że nawet nie mogę zgiąć tych nóg. I chodzi o to, że następny dzień mamy dalej bieganie. I na szczęście Mikołaj, producent, ma znajomego w Kielcach, dobrego fizjoterapeutę i pojechaliśmy tam wieczorem późnym, bo już przyjechali pirotechnicy na plan na następny dzień. I wykonał na mnie jakiś taki dziwny zabieg, bardzo bolący. Jakimś takim prętem mi orał te uda, jeszcze takie fale były wysyłane. Ale dobrze, że on dał radę, bo jakby cię za ciebie pirotechnicy wzięli, to... No to już... Słuchajcie, ja nie wierzyłem, ale rzeczywiście postawił mnie na nogi i na drugi dzień mogłem biegać. To znaczy, technika poszła do przodu. Czyli się udało. A powiedzcie mi, bo to też no Artur Żmijewski, znany, lubiany aktor, ale to też jego debiut pełnometrażowy jako reżysera takiego filmu, który możemy zobaczyć na tym wielkim ekranie. Jak się, Karolu, pracowało z
Arturem Zmijewskim. Z Arturem się pracowało wspaniale. Artur tutaj... Po prostu no, czuliśmy się bezpiecznie. To jest taka chyba bardzo podstawowa rzecz, której aktor potrzebuje. Czuliśmy się bezpiecznie pod każdym względem, takim ludzkim, takim partnerskim, ale czuliśmy też się bezpiecznie, dlatego że widzieliśmy, że Artur jest świetnie przygotowany do tej pracy, że ma swoją wizję, którą kroczek po kroczku wytrwale realizuje, a to daje takie poczucie bezpieczeństwa dla aktora, bo po prostu jak widzimy, że jest ten kapitan tego okrętu, który ma cel, wie dokąd płynie, to zawsze to jest takie dość dobre po prostu. I no super było, naprawdę było super. No to spodziewamy się, mam nadzieję, fajnego filmu. A powiedzcie mi, też wy młodsi jesteście, no ale może jak byliście dziećmi, to oglądaliście Samych Swoich, te trylogie? Tak. Pamiętacie ten pierwszy raz, kiedy widzieliście ten film? Tak. Nie, bo to były czasy telewizji, więc gdzieś nie pamiętam momentu, kiedy pierwszy raz oglądałem Samych Swoich w telewizji, ale... Ja pamiętam scenę, którą oglądałem. W sensie zapamiętałem obrazy. No to było tłuczenie garnków i rwanie tych koszul. Okay. A, czyli słynna scena. Że swoje rzeczy niszczą. Więc to. Ja nie, na przykład za dzieciaka oglądałem to bardzo często, jak to tylko gdzieś tam w domu się trafiło w telewizji na ten film, to się człowiek zatrzymywał, ale na przykład w ogóle nie rozumiałem, o co chodzi z tymi w pierwszej części, w Samych Swoich, o co chodzi z tym, że oni skądś przyjeżdżają i tak dalej. Jeszcze tego nie, tych historycznych zależności nie rozumiałem, ale w drugiej części na przykład byłem przekonany, że to jest historia moich jakichś takich ziomków, chłopów z Podlasia, bo ja tak z dzieciństwa pamiętam świat, nie? Hajnówka, wioski dookoła, rolnicy i tak dalej. I byłem przekonany, że to gdzieś jacyś chłopi ode mnie z okolic. Jakby ktoś wam wtedy powiedział, że minie trochę lat i do tej trylogii będzie dodana czwarta część, która będzie tym wstępem do całej historii. I że to wy zagracie tego Pawlaka i tego Gargula, to co byście sobie pomyśleli? Szalony człowieku, nie ma szans. Ja bym w to absolutnie nie uwierzył, jeszcze wiedząc, że wyreżyseruje to mój ulubiony doktor z Na dobre i na złe. Ja mówię zupełnie szczerze, to myślę, nie jest mój ulubiony ksiądz z Sandomierza. No wtedy jeszcze nie było. Wtedy jeszcze z Raniecie, natomiast leciał serial o lekarzach, który ja właśnie jako dziecko uwielbiałem oglądać i właśnie uwielbiałem najbardziej właśnie Artura w roli lekarza i Krzysztofa Pieczyńskiego też, to grał w roli lekarza. I ja byłem absolutnym fanem, więc bym w ogóle nie uwierzył. No ale marzenia się widać się spełniają, no bo ten film na pewno będzie. Ja nawet powiem więcej. Nawet w życiu bym się nie odważył o czymś takim marzyć, ale jak widać, Pan Bóg ma przeróżne plany na nasze życie i czasem spełnia marzenia, o których ja bym nawet nie pomyślał, że można pomarzyć. O tym filmie będzie na pewno głośno, najbliższy piątek będzie można go już zobaczyć w kinach. No i wiecie panowie, no, będzie tak, że część osób powie super, ekstra, świetnie, znakomicie się to wpisało, no i będzie część osób, która powie, nie dali rady i spadnie na was na pewno jakaś fala hejtu. Jesteście też gotowi na tę stronę sławy? Tak, bo część ludzi lubi pomidorową z ryżem, a część lubi pomidorową z makaronem, także świat jest... Ważne, żeby lubili pomidorową, nie? To jest najważniejsze. To jest część naszego zawodu. Nasz zawód polega na tym, że jesteśmy non-stop poddawani krytyce. I to od samego początku, od etapu castingu jesteśmy poddawani krytyce, poprzez pracę. I ta krytyka jest czasem bardziej konstruktywna, czasem mniej konstruktywna. To jest część zawodu i nie wiem. Mam wrażenie, że oboje mamy czyste sumienie. Ja o tym nie myślę, tak. Zrobiliśmy rzetelnie, najlepiej umieliśmy. Komuś to się może spodobać, komuś to się może nie spodobać. Na to już nie mamy wpływu. Ale zapraszamy do kin wszystkich. I też jesteście odważni, bo czytałem też rozmowy z Arturem Zmijewskim, który wskazywał na to, że byli aktorzy, którzy bali się, czy baliby się wejść w te buty, w taką rolę. No wy się nie baliście, zrobiliście to. To nie jest odwaga, to jest bezmyślność. To jest brawura. No to tak, to brawurowo się zachowaliście, panowie. Na koniec po jednym ulubionym waszym cytacie z Samych Swoich, albo z Samych Swoich, albo z tej trylogii, którą znamy, albo z tej części, której jeszcze nie znamy, ale poznamy w najbliższy piątek. Adamie, twój taki ulubiony cytat? Ja tej kury nie zabiję, to zbyt przejmujące. I Karol? Kunusie ty.
Ja mam jeszcze do tego dorzucę jeden, bo ja zajmuję się głównie jednak polityką w Onecie. Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Uważam, że ten cytat jest wciąż obecny w polityce, a nawet ostatnio wyznacza zupełnie trendy. My sobie, a i tak trzeba ten granat gdzieś tam mieć w ręku, jadąc do sądu. Adam Bobik, Karol Dziuba, bardzo panowie dziękuję. Trzymam mocno kciuki, bo to będzie ważny dzień, ten piątek, w waszej karierze. Tak. Chyba. Bardzo dziękuję. Dobrego, spokojnego dnia. Dzięki. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. I ostrożnie proszę jeść. Postaram się. Nie jest chyba najgorzej, ale postaram się.